Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Będę dzisiaj mówił o tym, że w świetle tego, co zdarzyło się wczoraj, wszystko wskazuje na to, że państwo polskie jest państwem bantustanu, a polskie społeczeństwo w jakiejś bardzo znacznej mierze ma świadomość bantustanu. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do komentowania, zapraszam do zadawania pytań. Najlepiej, jakby te pytania trafiały do mnie mailem, bo w komentarzach nie zawsze je odnajduję. A dzięki tym pytaniom powstaje wiele, moim zdaniem, bardzo cennych programów, bo Państwo często zgłaszają problemy i tematy ważne, których ja nie miałem świadomości. I tak. Te wydarzenia dnia wczorajszego uświadomiły, że struktura, powinny nam uświadomić, że struktura państwa polskiego jest bardzo wadliwa, ponieważ nie ma w tej strukturze urzędu, który mógłby chronić skutecznie konstytucję i prawo i reagować skutecznie, kiedy ta konstytucja jest złamana, kiedy prawo jest złamane. No i teoretycznie taką rolę spełnia w tej chwili ABW, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo w jej dokumentach czytamy, podstawowym zadaniem ABW jest ochrona państwa przed planowanymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla niepodległości lub, uwaga, porządku konstytucyjnego Polski, zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych. I jest to teoria, bo po pierwsze, ta ABW podlega premierowi, jest pod kontrolą Sejmu i w jej uprawnieniach nie ma takich uprawnień, żeby reagować na takie zjawiska, prawda? Już nie mówiąc o tym, że nie mają odpowiednich, pewnie nie mają odpowiednich formacji zbrojnych, które mogłyby tutaj wkroczyć, prawda? Bo w normalnym państwie to byłby Urząd Ochrony Konstytucji, który byłby niezależny od wszystkich władz państwowych. To można odpowiednio ustawić w strukturach państwa, w strukturach demokratycznych i który, no, gdyby naruszyło drastyczne naruszenie, w ogóle naruszenie konstytucji czy prawa, no to by wkraczał i przywracał porządek prawny. Tego nie ma i teraz pytanie, dlaczego tego nie ma? I ja bym odpowiedział na to pytanie w ten sposób, że Konstytucję Polski uchwalała lewica, wymyśliła, sformułowała lewica, ale zrobiła to oczywiście z akceptacją pozostałych formacji politycznych. Tak należy domniemywać, bo nikt nie próbował tej konstytucji potem zmieniać. I celem ukrytym, ale podstawowym tej konstytucji było całkowite podporządkowanie Polski Unii Europejskiej. Czyli jakby się pojawiły jakieś problemy, takie większe z łamaniem konstytucji i tak dalej, to by wkraczała Unia Europejska. Czyli z założenia miało to być państwo bantustanu, miała być to kolonia Brukseli, prawda? I fakt, że wtedy, tak trochę wyjdę naprzód, fakt, że wtedy społeczeństwo polskie przyjęło tą konstytucję. Oczywiście można tłumaczyć, że wszystkie media 24 godziny na dobę krzyczały, że to jest dobra konstytucja, ale fakt, że społeczeństwo zaakceptowało w referendum, no, nie całe społeczeństwo oczywiście, ale większość, zaakceptowało tą konstytucję wtedy, no to świadczył, że to społeczeństwo jest społeczeństwem o świadomości bantustanu, prawda? Ta świadomość się oczywiście zrodziła w PRL-u. PRL był bantustanem, był kolonią Rosji Sowieckiej, czegoś, co nazywało się Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i Polacy się przyzwyczaili, że mieszkają w kolonii. I później fakt, że Polacy zaakceptowali Okrągły Stół, który był moralnym i politycznym skandalem i samobójstwem,
przekreśleniem przyszłości. Fakt, że to zaakceptowali, no to był faktem, że tej świadomości Bantustanu się nie pozbyli. I dzisiaj to wraca, prawda? Bo państwo nastąpiło wczoraj, uderzenie w same fundamenty państwa, została złamana konstytucja, zostały złamane podstawowe prawa i reakcja społeczeństwa jest żadna. No, można to tłumaczyć, że to jest przed wyborami. Działają tu z pewnością emocje, że no, PiS był zły, telewizja pisowska była zła, należy im się, niech płacą za swoje błędy, za swoje grzechy. Tylko jakby to społeczeństwo nie zauważyło, że nie mają normalnego państwa, że to zostało przekreślone, prawda? Bo już nieważne, że ta konstytucja jest zła, czy to prawo ma w sobie wiele wad, ale ważne jest to, że łamanie konstytucji, łamanie prawa przez przedstawicieli państwa, najwyższych przedstawicieli państwa, prowadzi do totalnej anarchii, prowadzi do tego, że będą mogli robić, co będą chcieli. Mówiłem w poprzednim programie, że to jest test, że to, co wczoraj się stało, to był test. No i mówiłem, że ten test wypadł tak, jak Platforma Obywatelska chciała, czyli dowiedziała się z tego testu, z tego, co jak na razie się dzieje w Polsce, że może wszystko, prawda? Że może wyprzedać gospodarkę, że może szkolnictwo przekształcić w lewacki instrument ideologiczny, że może w ten sposób przekształcić kulturę, że może zabić wolne media, że może skorumpować się i skorumpować kogo tylko się da, i że to wszystko będzie bezkarne. I teraz tak. Wiem, że ten program ogląda wielu członków i zwolenników Konfederacji. I skieruję swoje słowa też do nich, prawda? Bo z tego, co już się zdążyłem zorientować, to i Konfederacja, i zwolennicy Konfederacji nie zareagowali właściwie na to, co wczoraj się stało. Konfederacja się wstrzymała od głosu. O czym mówiłem już przy uchwalaniu tej uchwały, dając przekaz do swoich wyborców, że nas to nie dotyczy, my się w to nie mieszamy, w zasadzie gdzieś jest jakiś taki przekaz, źle się nie stało, została zniszczona zła telewizja pisowska. No i wiem, że wielu zwolenników Konfederacji tak reaguje. Tam są przecież narodowcy w tej konfederacji. Narodowcy powinni wiedzieć, że własne państwo, jakie by nie było, należy chronić i umacniać. Nie można doprowadzać do tego, że ono jest rozregulowane, że ono przestaje funkcjonować, że zaczyna decydować wola jakichś kacyków, jakichś oligarchów, prawda, którzy nie działają w interesie Polski, którzy działają w interesie własnym i działają w interesie obcych sił. No, czyli tu nie chodzi o telewizję pisowską, tu chodzi o państwo, tu chodzi o Polskę, tu chodzi o nas wszystkich, prawda? Nie możemy akceptować sytuacji, w której przepisy prawne, mechanizmy demokratyczne będą zignorowane, bo w tej sytuacji to my za to będziemy płacić i my poniesiemy największą krzywdę, nie mówiąc o teraźniejszości i przyszłości Polski. No i teraz zobaczmy jeszcze jedną istotną rzecz. Zrobiłem taki program o tym słynnym wywiadzie Leibfogelmana, który określił jako najważniejszy program swojego życia. I jest tam taki ważny dla naszego tego programu moment, kiedy rozmowa schodzi na temat demokracji. No i Lech Fogelman mówi tam, że no, Le Pen to będą rządy faszystowskie, to nie będzie demokracja, jak Le Pen wygra.
Na co prowadzący mówi, no ale przecież jeżeli wygra, to wygra w wyborach demokratycznych. No to będzie demokracja. Ale Fogelman mówi, nie. Wybory to jest jakiś element demokracji, ale nie jedyny. Bo demokracja, prawdziwa demokracja, demokracja liberalna polega na tym, że jest przestrzegany pewien porządek wyznaczony przez określone wartości. Te wartości, o których między innymi mówi polityczna poprawność. Wtedy jest demokracja. Czyli co mówi Leib Fogelman i jaką instrukcję ten bardzo niezwykle wpływowy w Polsce, w Europie i w Stanach Zjednoczonych człowiek, co on mówi, co on sugeruje, że jeżeli będą przywracane i będą zachowane te ich wartości, to wtedy nieważne, co będzie się działo, nieważne, czy będzie konstytucja łamana, czy prawo będzie łamane, to będzie prawdziwa demokracja. Demokracja nie ma nic wspólnego z wolą społeczeństwa, według Fogelmana i jego i tych wszystkich, którzy tej formacji, którą on reprezentuje, tych formacji, które on reprezentuje. Ważne jest, żeby było tak, jak oni chcą, żeby było według tych wartości, wartości w cudzysłowie, które oni uznają. Prawda? I tak więc przy okazji to, co zrobiło PO, co zrobił Tusk wczoraj, ujawnia, że oni demokrację rozumieją właśnie w ten sposób. I Tusk powiedział przecież, że my będziemy przywracać porządek prawny tak, jak go rozumiemy. Czyli nie będą przywracać porządku prawnego tak, jak jest zapisane w tym porządku prawnym, tylko tak, żeby to służyło tych im wartościom. To jest dokładnie jak za prawdziwej komuny. Prawda? Ważne są nasze racje, ważna jest nasza ideologia, i wprowadzimy to w każdy możliwy sposób, również przy użyciu siły i użyciu zbrodni, tak mówili komuniści, bo to jest słuszne, prawda? No i teraz termin demokracja liberalna, tak jak go używa Fogelman i tak jak go używa, jak go rozumie Platforma Obywatelska czy Donald Tusk, mówi właśnie o tym. Czyli stajemy w obliczu zupełnie nowej epoki. Epoki, w której prawo nie znaczy nic, konstytucja nie znaczy nic, a co za tym idzie, prawa człowieka i obywatela nie stanowią nic, bo prawa człowieka i obywatela pewnych ludzi, ich ludzi, cenionych przez nich ludzi, będą przestrzegane. Ale nasze prawa człowieka i obywatela już nie będą przestrzegane, bo my się nadajemy tylko do więzienia, bo do zamknięcia w jakichś obozach, bo my kwestionujemy te ich wartości, a nasze wartości, wartości katolickie, to faszyzm. Prawda? To tak mówił Fogelman. To faszyzm, prawda? A co trzeba robić z faszystami? Eliminować ich. Prawda? Także nie powinniśmy być bierni wobec tej sytuacji, która się dzieje. Natomiast jesteśmy bierni, bo jak na razie minęło już chyba, no minęło 24 godziny i na razie wiadomo, że pod gmachem telewizji i pod gmachami telewizji tych regionalnych pojawiały się niewielkie, kilkudziesięcioosobowe grupki manifestantów w obronie konstytucji, natomiast pojawiały się też trochę mniejsze grupki manifestantów wyrażających zadowolenie z tego, co się stało. I teraz elektorat Konfederacji, przynajmniej ten elektorat prawicowy, nie libertyński, elektorat narodowy powinien to widzieć, prawda? A wydaje mi się niestety, że tego nie widzi. No i nie widzą tego posłowie Konfederacji, wśród których są posłowie, przecież są posłowie narodowi. I to mnie przeraża. Prawda? I tyle, proszę Państwa. Brak mi słów. Straszne rzeczy się stały. Dziękuję bardzo.